Minęła 18.30. Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Rozpoczynamy główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Nowe zachorowania i nowe ograniczenia. Ludzie wracają, czy z nadmorza, czy z gór, czy z zagranicy. Możemy również liczyć się, że będzie wzrost zachorowań. Od piątku powiat radziejowski będzie tak zwaną żółtą strefą. Mamy 19 powiatów, 7 w czerwonej, 12 w żółtej. Woda śmiertelnie niebezpieczna. Nie przeceniajmy naszych umiejętności pływackich. Są kolejne ofiary kąpieli w regionie. Po godzinie poszukiwań znaleziono ciało, które samo wypłynęło na powierzchnię wody. Świetlne widowisko. Naprawdę warto było czekać. W Toruniu trwa Auto Skyway Festival. Powiat radziejowski w żółtej strefie pandemii koronawirusa. To oznacza zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Decyzja Ministerstwa Zdrowia zapadła dziś po południu i zacznie obowiązywać od jutra. Jest efektem zwiększonej liczby zakażeń w tej części regionu. 29 osób w powiecie radziejowskim jest teraz zakażonych koronawirusem. W ostatni weekend doszło do rozprzestrzenienia się choroby podczas rodzinnej uroczystości. Stąd też decyzja Ministerstwa Zdrowia, by objąć tę część województwa kujawsko-pomorskiego żółtą strefą. Jeżeli chodzi o kategorię żółtą, w tej kategorii mamy powiat radziejowski w kujawsko-pomorskim. Dla mieszkańców powiatu radziejowskiego oznacza to ograniczenia, które zaczną obowiązywać od jutra. W weselach i uroczystościach może brać udział do 100 osób. W restauracjach i gastronomii należy zakrywać usta i nos. Jest też limit. Jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Natomiast w siłowniach limit to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać przy 25% widowni. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 22 osobach zakażonych w regionie, ale będzie więcej zachorowań, ostrzegają lekarze. To efekt m.in. powrotów z wakacji i towarzyskich spotkań. Ludzie wracają, czy z nadmorza, czy z gór, czy z zagranicy. A mieszają się różne populacje o różnym statusie serologicznym, więc siłą naturalną będą osoby zakażone. Również rozpocznie się okres roku szkolnego, roku akademickiego. Tu możemy również liczyć się, że będzie wzrost zachorowań. Wraca więc po raz kolejny apel o zachowanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa. Maseczka czy przyłbica, płyn do dezynfekcji. To broń w walce z koronawirusem, którą trzeba mieć przy sobie. Jeśli jednak do zakażenia dojdzie, wiedza lekarzy i taki sprzęt są niezbędne. Nowoczesny tomograf właśnie trafił do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Zapewnia to znaczne skrócenie czasu badania i jednocześnie redukcję dawki, którą otrzymuje pacjent. Szczególnie przydatne w infekcjach COVID. Ma on program wykrywający guzki i inne zmiany automatycznie, które znajdują się w płucach. Aparat kupiono dzięki unijnym pieniądzom z marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Koszt wyposażenia pracowni to 3 300 000 zł. Po 6 miesiącach od pojawienia się koronawirusa w regionie wicemarszałek podsumował ten trudny czas. My spotkaliśmy się z zupełnie czymś nowym. Musieliśmy podejmować szybkie decyzje i chcę, żeby to bardzo wybrzmiało. Dobra, modelowa wręcz współpraca z wojewodą kujawsko-pomorskim doprowadziła do sytuacji, że udało nam się wiele spraw załatwić. Jedną z takich trudnych do załatwienia spraw była komora laminarna. Od połowy marca w użyczeniu, teraz już przekazana szpitalowi na własność. Dzięki temu wydajemy wyniki wiarygodne, a przede wszystkim użyczenie komory laminarnej umożliwiło nam zapewnienie bezpieczeństwa dla personelu. Przez ostatnie pół roku lekarze zdobyli nowy sprzęt, ale też ogromne doświadczenie. Wszystko to przyda się także w kolejnych tygodniach. Jeszcze raz Państwu dziękuję za ten wysiłek, no ale przed nami jesień, różne nowe wyzwania, więc myślę, że kolejne tygodnie ciężkiej pracy przed nami. Lekarze zapewniają, że są przygotowani na tak zwaną drugą falę zachorowań. Mają zabezpieczone respiratory, a jeśli zajdzie taka potrzeba, szpital w Grudziądzu ponownie zostanie zagospodarowany do leczenia tylko pacjentów z COVID-19. Na razie jednak, zdaniem epidemiologów, sytuacja tego nie wymaga.
Gorące lato, mimo epidemii, zachęca do odpoczynku nad jeziorami i rzekami, a to wiąże się z rosnącą liczbą utonięć, także w naszym województwie. Tylko wczoraj dwie kolejne osoby straciły życie nad wodą. Strażacy wyłowili z brdy ciało młodego mężczyzny w środę wieczorem na wysokości hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka. 34-latek to zaginiony przed kilkoma dniami bydgoszczanin. Ostatni raz widziano go przy przystanku tramwaju wodnego przy Kładce. Tam też znaleziono jego ubrania i obuwie. Płetwonurek prowadził poszukiwania pod wodą. Pozostali członkowie grupy prowadzili poszukiwania na wodzie. I po godzinie poszukiwań znaleziono ciało, które samo wypłynęło na powierzchnię wody. Bydgoszczanin to kolejna ofiara wody. Także w środę w kanale zasilającym stawy w Golubiu-Dobrzyniu utonął 66-letni mężczyzna. Jak podaje policja, od początku wakacji w regionie utopiło się 13 osób. Pierwszą z nich był 51-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego. Statystycznie to właśnie mężczyźni tego lata częściej giną pod powierzchnią wody. Średnia wieku to 44 lata. Przyczyną nieszczęśliwych wypadków jest alkohol i brawura. Życie uratować, więc może zdrowy rozsądek. Służby podkreślają, że kąpać się można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie nad plażowiczami czuwa ratownik, a dno zostało sprawdzone. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do niej ochlapmy nią ciało. Unikniemy w ten sposób wstrząsu termicznego. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Nie przeceniajmy naszych umiejętności pływackich. Jeżeli chodzi o dzieci, to powinny one się bawić w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą przypomina także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia w Polsce Komenda Główna Policji odnotowała 289 utonięć. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. Na wokandę wróciła sprawa morderstwa Arkadiusza P. z grudnia 2008 roku. Sąd apelacyjny w Gdańsku przekazał do ponownego rozpatrzenia kwestię kary jednego z oskarżonych. Maciej W. w momencie popełnienia zbrodni miał zaledwie 15 lat. Sprawą zajmie się Włocławski Sąd Okręgowy. 15 tysięcy złotych. Tyle miało kosztować życie Arkadiusza P. 40-letni mężczyzna został zasztyletowany we własnym domu we Włocławku. Jego ciało w kałuży krwi miała odnaleźć żona. Nad sprawą długo pracował sztab ekspertów. W końcu śledczy ustalili, że za brutalnym morderstwem stał między innymi Daniel Eś. To 25-letni Włocławianin, który ukrywając się przed policją wyjechał z terenu naszego województwa, by po kilku godzinach wrócić ponownie. I tutaj pod Lipnem w jednych z hoteli został zatrzymany. Zatrzymano go z 15-latkiem, który podejrzewany jest o współudział w tej zbrodni. Zatrzymani Daniel Eś i Maciej W. mieli działać na zlecenie rodziny zamordowanego. Sylwia P. i Sebastian P. oraz nieletnia córka są podejrzani o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, chcąc pozbawić życia Arkadiusza P., nakłonili do tego czynu głównego sprawcę Daniela Eś, oferując mu za to w zamian pieniądze. Żona zamordowanego, Sylwia P., zeznawała, że mąż przez lata znęcał się nad nią i dziećmi. Nigdy nie bił. Właśnie pokazać pisma, listy, co odnotowała sobie, co było u was w domu. Z taką wersją wydarzeń i motywem zbrodni nie zgadzała się część rodziny zamordowanego. Ja myślę, że to tylko o pieniądze chodziło. Mieli za dobrze po prostu. Za dobrze mieli i o majątek chodziło, więcej o nic. To było zaplanowane z góry. On ją bardzo kochał. Wie pani, przemoc to zazwyczaj się w czterech ścianach dzieje, nie? A to jest taki domek raczej troszkę, no nie ma bezpośrednio przy ścianach sąsiadów. W 2011 roku wówczas nastoletni Maciej W. został skazany na 15 lat więzienia, jego wspólnik na dożywocie. Żona i dzieci ofiary usłyszeli wyrok kolejno 8, 7 i 5 lat pozbawienia wolności. W kolejnych latach sąd okręgowy łagodził wydawane wyroki sprawcom morderstwa, a zaostrzał zleceniodawcom, czyli rodzinie zamordowanego. Daniel Eś został skazany na 25 lat więzienia. Kwestię kary dla Macieja W. miał ponownie rozpatrzyć sąd pierwszej instancji, ale postępowanie umorzono. Prokurator wniósł apelację. Teraz gdański sąd apelacyjny po raz kolejny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi okręgowemu we Włocławku. Przy tak dokonanych ustaleniach faktycznych sąd powinien rozważyć, czy i ewentualnie jaką karę oskarżony powinien ponieść. Tę kwestię sąd pierwszej instancji będzie musiał rozważyć ponownie. Sąd apelacyjny z uwagi na fakt, że w pierwszej instancji zapadł wyrok umarzający postępowanie,
nie mógł, nawet w przypadku uznania konieczności wymierzenia kary, wydać wyroku skazującego. Ostatecznie żona Arkadiusza P. została skazana na 10 lat więzienia, syn na 4, a córka na 6. Wszyscy zakończyli już odbywanie kary. Daniel Eś, który przyjął zlecenie morderstwa z rąk rodziny Arkadiusza P., z więzienia wyjdzie za 15 lat. Włocławek, Jagoda Rogatty. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co przed nami. Krew potrzebna od zaraz, szczególnie w wakacje. Na dwóch kółkach przez region rowerowa Robinsonada. Pomnik upamiętniający obóz przesiedleńczy, tak zwaną Szmalcówkę w Toruniu, uszkodzony. Zniszczeniu uległa tablica przybliżająca historię tego miejsca w języku angielskim i niemieckim. Urząd miasta, który jest odpowiedzialny za tablicę, ma zająć się naprawą monumentu. Dziś znajduje się tu budynek Urzędu Miasta Torunia, ale w czasie II wojny światowej ten teren był miejscem kaźni wielu Polaków. To tutaj, w halach starej fabryki smalcu w latach 1940-1943, mieścił się obóz dla wysiedlanych z Pomorza Polaków. Bici, głodzeni, zmuszani do spania na ziemi, przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach, niekiedy przez długie miesiące lub lata. Były trzy główne takie największe obozy. To były Potulice, to była Szmalcówka, to był obóz w Trzewie. Szmalcówka była drugim największym obozem po Potulicach. Według szacunków przewinęło się przez nią około 10 tysięcy osób. Zginęło tu co najmniej 515 osób, z czego przeszło połowę stanowiły dzieci i młodzież. Ponad 300 z nich zostało pochowanych na cmentarzu imienia ofiar II wojny światowej przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu. Znajduje się tam 51 symbolicznych grobów dzieci. Szmalcówka przede wszystkim powinna nam się kojarzyć z eksterminacją pośrednią polskiego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci. Wyryte jest tam 316 nazwisk właśnie tych dzieci. Co więcej, co bardzo ważne, jeszcze do niedawna mieszkańcy Torunia na groby, symboliczne groby dzieci, przynosili pluszowe zabawki. Współcześnie o tamtych tragicznych wydarzeniach przypominają także ślady po torach, którymi więźniowie transportowani byli między innymi do obozu Stutthof oraz pomnik przed Urzędem Miasta. Jego część, tablica informująca o historii tego miejsca w języku angielskim i niemieckim, jest uszkodzona. Każde takie naruszenie gdyby całościowego charakteru upamiętnienia boli, nieco zabolało, bo mamy obowiązek pamiętania i trzeba zrobić wszystko, aby ta pamięć była pełna. Za tablicę odpowiedzialne jest Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta, który już polecił zbadać sprawę. Dotarły do nas sygnały, że część tego miejsca pamięci z tablicą, z napisami w języku angielskim i niemieckim została zniszczona. Podjęliśmy już odpowiednie działania, zaplanowano wizję lokalną i będziemy się starać jak najszybciej naprawić ten fragment tablicy. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy apeluje o pomoc. Drastycznie zmalały bieżące stany magazynowe krwi. Brakuje niemal wszystkich grup, mimo codziennych wyjazdów mobilnych krwiobusów w teren. Dziś krew można było oddać przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Żadna substancja nie jest w stanie zastąpić tego cennego leku. Krew pozwala uratować zdrowie i życie. Powodów, by ją oddać, jest wiele. Chciałem zawsze, jak skończę 18 lat, to pomóc komuś, więc jak już mogę, to chcę oddać i krew, bo jakby, że to jest dla mnie przykładne zachowanie, że mogę komuś pomóc w potrzebie. Pierwszy raz akurat, także dzisiaj akurat jestem w Toruniu wyjątkowo, bo tak dosyć mocno ostatnio często wyjeżdżaliśmy, ale zobaczyłem, że mobilny punkt przyjechał, mówię, trzeba skorzystać. Jak podaje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zapasy grup A, B i 0 są na wyczerpaniu. Tylko wskaźniki grupy AB mają poziom umiarkowany. W ostatnich tygodniach znacznie spadła liczba krwiodawców wszystkich grup, a szpitale cały czas pracują na pełnych obrotach i potrzebujemy każdej grupy tak samo bardzo. Zachęcamy wszystkich chętnych, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi. Nie spada z kolei liczba potrzebujących. Wakacje to wyjątkowo trudny czas dla publicznej służby zdrowia. Kiedy miałam miesiąc temu operację, dowiedziałam się, że jest problem, żeby znaleźć dla mnie grupę krwi. Mam 0 RH-, która jest bardzo rzadką grupą krwi i był też dylemat, czy może być przeprowadzona operacja, czy nie. To nie tylko są zabiegi planowe, to są zabiegi, niestety z powodu okresu wypadki. Jest ich zdecydowanie więcej i ci najczęściej poszkodowani potrzebują krwi.
No i stale, tak jak już wspomniałem, oddziały wewnętrzne, oddziały hematologii. Tutaj się nic nie zmienia, cały czas to zapotrzebowanie jest. Do spadku liczby dawców przyczyniła się też pandemia koronawirusa. Dlatego ze względów sanitarnych wszystkim chętnym mierzona jest temperatura. Należy też wypełnić specjalną ankietę. Samo oddawanie krwi trwa zaledwie kilka minut. Pomijając te wszelkie wypełnienia tych ankiet i tych wszystkich formalności, to tak z 4 minuty może samo oddawanie krwi trwać. Także no, mało czasu. Krew można oddać zarówno w Bydgoskiej Centrali Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak i w terenowych oddziałach w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Brodnicy. Dawcą mogą zostać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe, które nie mają objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kg. Toruń, Olga Taraszka. Instruktor żeglarstwa, kapitan jachtowy, który na swoim koncie ma tysiące wypraw śródlądowych i morskich, profesor Hubert Latoś, odznaczony został dziś honorową nagrodą za wybitne osiągnięcia żeglarskie na morzu. To odznaczenie przyznawane przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Jest to z jednej strony podsumowanie wszystkiego, bo staram się już teraz nie pływać ze względu na wieki, ze względu na kondycję, a jednocześnie nie chciałbym blokować innych kolegów, że przy moich osiągnięciach, bo miałem 5 razy byłem wśród laureatów rejsu roku w Polsce, 2 razy jako kapitan dostałem wyróżnienie i 3 razy jako pierwszy albo drugi oficer w tych rejsach. Jest kapituła przy wojewodzie, która jeżeli uzna, że osoba, która ma wybitne osiągnięcia w obszarach właśnie jachtingu i tego obszaru żeglowania po morzu, propagowaniu tego hobby, tego sportu, jest na tyle zasłużona, na taką nagrodę zasługuje. Tą nagrodą jest specjalny dzwon, który wydaje specyficzny i wybitny dźwięk. Torunia wyruszyła Robinsonada. To ultramaraton rowerowy, którego trasa prowadzi przez urokliwe miejsca województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy mają do przejechania niemal 475 km. Droga prowadzi przez malownicze wioski, lasy i jeziora, ale również główne miasta województwa. Jeżeli chodzi o tegoroczną Robinsonadę, to zarówno start, jak i meta są w tym samym miejscu, co w naszej ocenie jest dużym ułatwieniem logistycznym dla uczestników. Trasa rozpoczyna się w Toruniu na boisku piłkarskim UMK. Wjedzie na Barbarkę, następnie do Zamku Bierzgłowskiego, przez Zamek Bierzgłowski do Ostromecka, Bydgoszcz, Tuchola. Ukazuje najładniejsze tereny województwa kujawsko-pomorskiego, jak właśnie Bory Tucholskie. Następnie z Borów Tucholskich uczestnicy udają się do Chełmna, Wąbrzeźna, po jeziorze Brodnickie przejeżdżają, następnie kierują się w stronę Górzna, Golubia Dobrzynia i z Golubia Dobrzynia już prosto do Torunia, do upragnionej mety. Spodobało mi się, w tym roku przejechałem Wisłę 1200, no i trzeba było pójść za ciosem, tak? Zapowiadało się ciekawie, bo to pierwsza edycja, jeszcze nikt nie jechał w zasadzie tą trasą, więc jedna wielka niewiadoma. Nasi uczestnicy są zobowiązani do tego, ażeby wziąć udział w naszym właśnie wydarzeniu, opierając się na zasadach survivalu, czyli tak naprawdę organizują sobie wszystko, począwszy od potencjalnego bagażu, czyli to, czy wezmą z sobą większy ekwipunek, czy będą jechać na tak zwane lekko i będą na przykład nocować w okolicznych agroturystykach, po ewentualne elementy związane z wyżywieniem, noclegiem, tak jak powiedziałam, ewentualnymi medykamentami. I tak dojechaliśmy do informacji sportowych. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. W nadchodzącym sezonie Lotto Superligi tenisistów stołowych Bydgoszcz nadal reprezentować będzie Lotto Zooleszcz Gwiazda. Totalizator sportowy przedłużył umowę z klubem na kolejny rok, a to dało działaczom możliwość utrzymania trzonu drużyny i wzmocnienie kolejnymi klasowymi graczami. Co za tym idzie, przed bydgoską drużyną stawiane są ambitne cele. Gdyby nie to, że ta nasza współpraca układa się bardzo owocnie, rzetelnie, jesteśmy partnerami, którzy sobie wzajemnie ufają, no to by nie byłoby tej umowy kolejnej. Chcemy tak samo jak w tym sezonie, awansować do play-offów. Może powiem, że w tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, do play-offów awansuje 6 drużyn. 2 zostaną od razu
finałach, a cztery będą rywalizowały ze sobą, jeżeli chodzi o awans do finałów. Trzymać będziemy kciuki, a ja mam nadzieję, że spotkamy się o 21:45 po wieczornych zbliżeniach, bo tam też sporo dla kibiców piłki nożnej i królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Festiwal Światła mimo pandemii zawitał do Torunia. Tegoroczna edycja wydarzenia jest wyjątkowa, ponieważ wszystkie instalacje można zobaczyć z wnętrza własnego samochodu. Świetlna ekspozycja będzie dostępna do soboty na toruńskim lotnisku. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy na lotnisku, urodziło nam się w głowach takie hasło z głową w chmurach. Dlatego motywem przewodnim jakby te instalacje są głowy, które pojawiają się na samym początku i też w fontannach. Myślę, że trzeba nazwać to eksperymentem tak naprawdę i z tego co widać chyba udanym, bo wszystko idzie bardzo fajnie, sprawnie i ciekawie. Instalacja MZK o nowych technologiach, które zawitały też do Torunia. I instalacja o tym, że tramwaje mogą fruwać, mogą się unosić nad wodą. My podeszliśmy do tego w dosyć żartobliwy sposób, ale o poważnej sprawie, czyli o ekologii. Chcieliśmy pokazać, że zabytkowy tramwaj może się unosić nad wodą i może sobie podróżować razem z publicznością. Instalacje są świetnie widoczne z miejsc w samochodzie, ale też są specjalnie przygotowane w taki sposób, żeby miały charakter pętli. To znaczy, żeby osoby, które przejeżdżają, niczego nie traciły z instalacji w związku z tym, że przejeżdżają w takim, a nie w innym momencie. Bardzo fajne, ciekawe, ale wydaje mi się, że trochę za bardzo rozłożone, w sensie za duże odstępy między kolejnymi atrakcjami. Co mi się nie podobało, to to, że dosyć długo staliśmy w korku, żeby wjechać, ale chyba czekanie w korku i później pokazanie wszystkiego to odegrało. No i ja jestem pod mega wrażeniem. Niesamowite wrażenia, zupełnie inne jak Skyway był w mieście. Naprawdę warto było czekać. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. I jeszcze przez chwilę spoglądamy w niebo, spoglądamy w górę, bo teraz informacje o pogodzie. Witam serdecznie. Ilekroć wokół mnie zakwitają mimozy, przypominają mi się słowa piosenki Czesława Niemena, bo podobno mimozami jesień się zaczyna. Ale jak się okazuje, te żółte kwiaty, o których pisał Tuwim, wcale mimozami nie są. Ziele, które teraz porasta wszystkie u góry w Polsce, to nawłoć pospolita. Jej właściwości lecznicze znane są od wieków. Kwiaty zbiera się podczas słonecznej pogody i suszy w przewiewnym miejscu. W najbliższych godzinach w regionie powieje ciepły i spokojny wiatr z południa kontynentu. Zatem pogoda będzie sprzyjać takim zbiorom, ale po to zioło warto wybrać się z samego rana, bo już w południe temperatura przekroczy 30 stopni i będzie upalnie. Początek weekendu podobny, ale uwaga, w niedzielę czeka nas zmiana pogody. Czyżby kwitnąca nawłoć rzeczywiście zapowiadała nadejście jesieni? Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do zobaczenia. I na koniec jeszcze tematy dnia. Nowe zachorowania i nowe ograniczenia. Ludzie wracają, czy z nadmorza, czy z gór, czy z zagranicy. Możemy również liczyć się, że będzie wzrost zachorowań. Od piątku powiat radziejowski będzie tak zwaną żółtą strefą. Mamy 19 powiatów, 7 w czerwonej, 12 w żółtej.
Woda śmiertelnie niebezpieczna. Nie przeceniajmy naszych umiejętności pływackich. Są kolejne ofiary kąpieli w regionie. Po godzinie poszukiwań znaleziono ciało, które samo wypłynęło na powierzchnię wody. Świetlne widowisko. Naprawdę warto było czekać. W Toruniu trwa Auto Skyway Festival. Zbliżenia kończymy zaproszeniem na program Z plecakiem przez region. Mieszkańcy mówią o niej pełna uroku o każdej porze roku. Jak w gminie Lubiewo jest latem? O tym w dzisiejszym odcinku o godzinie 19. Kinga Wasilewska przejdzie szlakiem trzech wież, a także poćwiczy z niezwykle aktywnymi seniorami, którzy szczególnie uwielbiają ukrytą w lesie tak zwaną trasę zdrowia. Będzie też wizyta nad jeziorem oraz nietypowe spotkanie z wiewiórką z herbu gminy. Program Z plecakiem przez region o godzinie 19 na antenie TVP3 Bydgoszcz. Ja dziękuję za spotkanie. Zapraszam na wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.